Cześć wszystkim, z tej strony Mafiorolnik, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a jesteśmy na naszej serii po sąsiedzku, a ze mną są dzisiaj chłopaki, przywitajcie się. Siemane. No, z naszym gościem specjalnym dzisiaj jest z nami Monisław. Dziękuję za dobre przywitanie. No. Dobra, Paweł, i co tu robi ten kurde John Deere? No przyjechałem nim, żeby ci pomagać zbierać belki. O. Ale panie, ty będziesz musiał jednym ciągnikiem jechać, a ja ze torem, z którym będę jechać. Ty 60 z przyczepami będziesz jechał, mi nie potrzeba kurde ciągnika drugiego. Dobra. No, a to ja myślałem, że swoim ciągnikiem będę jechał. Dobra tam. Dobra tam, zobacz, że jeszcze żeś tak postawił go, no. Wiesz ty co? On od razu będzie mi jechać to. Dobra. Mówiłeś, że nie ogarniasz w nim biegu. Posłuchaj, mówiłeś, że nie ogarniasz w nim biegu. A to jest farmik, nieprawdziwe życie. Ale w czym? A ja udawam, że to jest prawdziwe życie. Siema. No to tak, dzisiaj tak pojedziemy sobie na skup zawieźć rzepak i będzie trzeba zwolnić przyczepy właśnie. Dlatego trzeba jechać na ten skup. Jeszcze rozrzutnik trzeba będzie, no bo belki trzeba zbierać. A Paweł widzę, że tam się denerwuje przy tych belkach, nie? No what the fuck? Jezu, nie, jak przyjedziesz to ty zobaczysz, nie? Mm-hmm. To jest zepsute wciun. Dobra. Czekaj. Czy wyschodki jest cytrynówka? Zgadłem, mam ją. Kurde. Cicho, daj coś powiedzieć Munisławowi. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że 30 to szrot. Co? Nie wiem, jakoś mi się nie podoba. Nigdy w życiu też nie jeździłem. No ja ci powiem szczerze, że ja się nie dziwię. Bo jak mówisz, że nie jeździłeś, to nie ma tutaj co te ukrywać. I ale ogóle... powiem ci... I w ogóle w no. mojej rodzinie jest tak, że mijamy 30 szerokim łukiem. Mafiarolnik, ty sprzedaj, bo wtedy na moje się przeleje. No dobra, to sobie weź na swoje też. Bo do pomocy ci chciałem, żeby wypłacić. Aha. No to ja ci powiem, Munisław, tak, no, że mój dziadek akurat ma jeszcze swoją pierwszą 30, nie? I ja się nauczyłem jechać, a 30 nie jest taka zła nawet. Nawet fajnie się jeździ, ale dobra, ty tam swoją opinię masz, to ja tam nie będę nic znikać, ale no. Biegi ciężko wchodzą. Biegi ciężko? No. Ja ci powiem, że u mnie też coś jakoś nie udaje się za pierwszym razem dobrze wrzucić, ale to później za drugim razem to już się wejdą. Wiesz jak ty mocno... mi łatwiej. Wiesz jak ciężko się daje spręg... W sensie nie ciężko, tylko chodzi o to, że musisz je dać na maksa, aby tak się nie zrobiła. A, żeby na maksa sprzęgło. No. No to Paweł, ja ci oddam przyczepę, jakby co. Już Władimir co łatwiej. Nie, nie chcę, dzięki. No. Lepiej mi zmieniać biegi. Tak? Widziałeś no. Paweł, to... Zem na pamięć. Widziałeś to, Paweł? U mnie... Ja mam wytłumaczone, bo ja uczyłem się Władimircem jeździć, jak ostatnio ten odcinki u mnie wrzuciłem na mój tamten kanał Mafiorolnik 616, nie? Te sianokosy. I tym Władimircem, co tam zgrabiał, przewracał wujek, to ja nim się uczyłem nawet jeździć. Nawet jak przewracałem to i grabiłem, to mnie mówił co i jak, tam mówił, które biegi, bo tam podobno... Bo to mój Władimirec, to on ma te, on jest rewers. On tam tak wajkę do tyłu, do przodu. Bo u mnie nie ma rewersa. No, a to u mnie jest tak, że to... Te wajchy to są tak, że jest tylko chyba dwójka, trójka, czwórka i szóstka. Bo dobra, tam są dwa zakresy. Dwa zakresy, mówisz? Na pierwszym zakresie jest jedynka, trójka i piątka, a na drugim dwójka, czwórka i szóstka. A to chyba u ciebie, bo u mnie to mówił tylko, że dwa biegi ma. Znaczy po cztery biegi ma i więcej nic. Dobra. No dobra, dziwne. Ja tutaj włączam klimę w dżungirku. Aha, dobra. Kurde, jakie luksusy tam, kurwa. Kurwa, kiedyś to było. Coś ci pokażę, co nie? Przyjdźcie wszyscy do mnie.
No już, biegnę. Jak mówisz? Ale żeś pa, powiedział. Nie, 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 z drugiej strony macie przyjść. Z drugiej strony, nie? Tam gdzie jest tabelka. Mhm. Tam gdzie jest tabelka. No. No. No i patrzcie co jest zepsute. Patrzcie na to, patrzcie na to. Yeah. O kurde. Poczekaj, poczekaj. A teraz spróbuj. Teraz już nie miałem. Będzie dalej. Ja. Dobra. Ja sobie BMG odpalę. Dobra, już naprawiłem. Kurde. Ale już do tej będę nie podjeżdżał. Ja powiem coś takiego, że ostatnio jak byłem u babci, właśnie tam gdzie nagrywam rolę 2202, to wujek mówił mnie, żebym raczej powiedział, żebym se ten 60 odpalał i obornik wyrzucał za stodołę tam na pole, bo akurat on wybierał trochę od konia, nie, bo źrebak oźrebiła się kobyła i trzeba było trochę dla źrebakowi tam, żeby ten nie zagotował się, bo gorąco było, nie, i tam no takie górkę zrobił przed tym chlewem. I ja podjeżdżałem 60, właśnie musiałem wywalać to i dobrze sobie nawet radziłem, ale zawsze jak ten, jak chciałem stanąć. Ej, no gdzie wjeżdżasz? Kurde. Ja nie wiem. Afiernik! Co? No ja w tej zielonej przyczepie, no to ja mam rzepak cały naładowany. Nie wiem jak to, nawet w rozrzutniku. Jeździesz pan. No to w rozrzutniku to już jedzie do rozładunku, a tutaj wszystkie dwie przyczepy są puste. No bo to jest bagowane, bo ma coś w błędach, coś tam ma. No, dobra. Pisane, że... I wracając do tego. I wracając do tego, co ja mówiłem, nie? To jak żebym już podjeżdżał pod górkę, żeby wywalić, to u mnie... Ty cofaj tym John Deere'em! I u mnie coś takiego było trochę, że... Jakbym ja nie umiał sięgnąć do tego sprzęgła, musiałem, to jest sprzęgło, że chciałem, jak chciałem stać, bo mi zjeżdżał trochę do tyłu, 60 zjeżdżała, nie? To ja musiałem tak te sprzęgło wciskać, kurde, musiałem normalnie stanąć tak dęba, o. Coś takiego, o. No, ale panie 60 to ciężko chodzi. No, chodzi o to, że nie dosięgałem dobrze do sprzęgła, że takiej wielkiej nogi nie miałem normalnie, raczej długiej, nie? Kierownik, na które pole jechać, żeby było szybciej już? Nie jedź John Deere'em, ci mówiłem. Kurde, z tym twoim zaraz pojedziesz. Szrotem. Nie, czekaj. Powiem ci tak, Ruszysiek, najpierw jedziesz 60, mnie pomagać, bo ja zetorem z turem pojadę i będę ładować, a jak już nie będzie miejsca na przyczepach, to weźmiesz z John Deere'a, pozbierasz. Zebyście, to ja sobie roz... To zostawisz John Deere, zostawiaj John Deere'a, se ustaw na polu po rzepaku u mnie i ten. Jakie emocje, kurde. No niestety, jak tam... Jak Paweł, kurde, ma ciężko z tym, kurde, z tymi belami, to nie ma się co dziwić. Nie, już mam wszystko ogarnięte, tylko Agryszyciek prawie mi przywalił. Aha, to chyba, że tak. I kurde, odszkodowanie. Odszkodowanie 100 koła się należy. Kurde, panie. Kurde. No i... Dupa. Blada. O kurde, czekaj, jak się to zapalało? Przecież ja miałem kiedyś 60, zaraz. Ja. Ale to było 22 lata temu. Kurde, jak ty co? Nie, dobra, zapalony. No on nie ma, ale on tak zmyśla sobie. Na potrzeby odcinka. No ja też tak kiedyś robiłem. Tak? Nie wychodzę. O kurde, co to było? Panie Stasiu! Panie Stasiu! O Jezu! Jaki jak? Idą święta, to go cały czas. Się łyknie, kotła pyknie, w szczęście każdym nas. Idę sobie dziś do Staśka wódki, napijemy się. Mamy tu po cichutku napier... Ty, coś kojarzę.
coś kojarzę z tym, dobra, tu sobie Ursus zostawię, dobra. Agrokrzysiek, w 60 wsiadłeś? To ją odpalę i ja będziemy jechać. Ale ja pierwszy, zrób mi miejsce. Kurde. Panie Stasiu. Gdzie jedziecie, to ja bym w sumie pojechał obok was może. Obok. Najpierw tutaj blisko, bo będę jechać na... Tu na 12. Tak, tu to kole. Czekaj, szyby sobie otworzę, bo gorąco. Szyberda, o. Tutaj belka je... O, ale fajna Proxima do sprzedania. Kurde, będę musiał sobie kupić. Widzowie, wbijcie tutaj na tym odcinku. No, zobaczymy. 69 łapek. O, dobra, 69 łapek w górę i kupuję Proximę. A sprzedaję Zetora, tego starego. Takiego małego. Dobra. Sprzedam takie. Ciekawe, ale. Znaczy ale nie ma. Sprzedam z tego mniejszego Zetora. 3320 sprzedam i kupię. Co? Co tu się stanęło? Bo to ma automatyczne zbieranie belek. Aha. No to. Panie. To wyłącz to. Na razie wyłącz, a włączysz wtedy, jak już kurde na przyczepę ci postawię. Ty tutaj piszcie, że to ma automatyczne, ja to se zbierasz. Jaki sztos! Dobra, Agrokrzysiek. Powoli jedziemy. Powoli, bo wiesz pan, BHP. Bo się rozpierdzieli. No, family friendly ma być, a nie. Rozpierdzieli, a nie tutaj przykleństwa. Więc Paweł, proszę się zastosować, bo jak nie, no to do widzenia. Nie wiem, ja jakoś jestem tak nauczony, że nie potrafię przeklinać. Co? Rabat na bramę i się nie znamy. Ja jestem jakoś tak nauczony, że nie potrafię przeklinać. Tak? A ja jestem tak nauczony, że moi rodzice... Stój to 60, no szkurde, no! Jak mu coś nie powiesz, to on po prostu spierdzieli cały odcinek już. Ale nie żartuję. Po prostu Agrokrzysiek woli robić swoje. Stój ci mówię, kurde, ile razy ci trzeba powtarzać. Ty, Rafałek. Kurba, Rafałek. Dobra. Kto to postawił kaszera? Jezu, zabiję go. Stój, kurde, bo zbierzesz tą belkę, ja chcę turem ją zebrać. Ty, mamy dwa. Największy polski crusher. Największe polskie gu. Bez takich. Nie, prep. U Jezus! No ty nie umiesz stanąć i poczekać, kurde, ty musisz gdzieś jechać. Czekaj, bolało mi. Jezus, jaki lak? O jakie? Dzielę. O kurde. Aha, ja opuściłem sobie. A. Kurde. Pierwszy raz mnie nie wywaliło. Wow. Manisła. Czekaj, już dołączam. Na mnie jakiś gościu mówi. Manisła. Co? Ale nuta, kurde. Kupiłby, masz. Mi się wyjebała ta przyczepa. Panie, co ja ci mówiłem? Mój ojciec czasami moje filmy ogląda i to mnie niepokoi. Że będzie mnie gadać. Dzień dobry, ojcu! Oceny są bardzo dobre, a dzisiaj włączymy się matematyki. Dobra. 2 dodać 2 to jest 22. Kurde! To ile? Chyba cię popierdzieliło. Jakby taka matematyka prosta była, to bym kurde zdał ją na piątkę. A tak to na trójkę. 4 razy 2 to jest 44. Co? 4 razy 2 to jest 8. Stój ci mówię! No jak stanęła 60, to tak ma stać. Nie jestem taki tempy, przecież wiem, że to jest 8. Stryła. No to. No co ty, jakie ty masz kurde skojarzenia, panie? No cóż, ktoś mi kiedyś robił. Co? Co? Sus!
O ty dziadu ty. Dobra, nie, papieronik! Żartuję. Papieronik! No. Bo jak by to te zbieranie da się wyłączyć i mogę wyłączyć i zapiąć pasy. Ale nie wyłączaj, bo już wyłączone, bo wszystkie bele zebrane. No właśnie. No. Kurde, łeb jak sklep, ale półek brak. Ja. Nocnik sportowy wymyślił. Pozdrawiam go. Kurde. Chciałbym usłyszeć mojego 3P-ka w końcu. Tak go dawno nie słyszałem. Chciałbym usłyszeć, kurde, jak daje. 3P szrot. Co, co? Ej, ale tutaj Chlop, jeszcze jest szrota, ten cię robi. A pieroni tutaj jeszcze dziadu, ty. Znajdę cię. On z Wielkopolski, to nie ma się co dziwić. Pieroni. Co? Jak ja się wkurzę, to ja naprawdę nie wiem, co zrobię. Tutaj jedna belka się zmieści. Co ty? Gdzie? Zaraz. No to tutaj, zobacz, poczekaj. Dobrej, dobrej. Gdzie jak wszystkie zebrane już? A, jest, wyszedł. Już kurde z 6 belek jest. Ja do góry tura nie dam przecież. Jedna. U mnie pokazuje, że jeszcze jedno da się. No to już więcej nie wejdzie. I po co żeś pas zapiął, jak ja kurde jeszcze jedną muszę wsadzić? Ohohoho! Mapę na robię. Robię mapę, panie. Panie! 17, kurde. Mapa progres, kurde. I co? Map working in progress. Dużo tam jeszcze roboty przy swojej mapie masz, Mieliśław? Jeszcze kurde trochę. Ty. O, jakaś? Nie. Ale jakby co, to tam powiedz, kiedy kurde zrobisz, to ja bym. No, to no, ja, no, to tak, ja bym tak, chętnie tak. Chciał zagrać, kurde. No jeszcze jest trochę, jeszcze trzeba drzwi otwierane zrobić. A no to dobra, no. To jak tam zrobisz, to gadaj, to ja no to ja bym chętnie zobaczył, przetestował grę. Na razie próbuję. Skończyć tak wyglądało później triggery zostawię na koniec, nie? Hamuj! Powoli! Rafałek, kurde! Hamuj! Ja chyba tutaj nie wykręcę. Powoli, kurde, wszystko się... Dobra, już pamiętam, jak się to w 99 robiło. Tak. No. Szósta i jazda! Jaka kurwa szósta? Ja pamiętam, jak kurde miałem 3 lata, się na furze siana jechało. Władimir. A ja ci powiem, że mam takie wspomnienie, nie pamiętam ile lat miałem, ale pamiętam, że to były takie fajne czasy kiedyś. I to było z Władimircem na 2 wozy. Były takie sianokosy, nie? I to jeszcze, a ja jechałem właśnie no. na górze, ale kostek siana. No. Prasował no, nam ja taki jakiś gościu, 60. Tak no to u mnie tak samo, tylko że to u wujka było, nie? Władimircem wracaliśmy, ja na górze tam, kurde. A prasował mój wujek właśnie, ususem 3P i prasował taką Massey Ferguson. Prasa Massey Ferguson. Ej, a ten, Monisław, widziałeś ten odcinek od Boćka LS? Ten nowy o sianokosach? No. Kurde. Gościu to niezłe machiny ma, kurde. Do sianokosów, takie zajebiste. A się kurde konusy nie chcą podzielić z nami tymi modami. Tylko najlepsze dla siebie mają. Ty kurde widziałeś te rotacyjne kosiarki, kurde te grabarko przewracarki. Nie no, bo Bociek ma talent. No. A to jeszcze ten klimat. No. To jest bardzo dopracowany, to jest wielki poziom właśnie. Moderatorstwa. No. Na przykład ten. Na przykład kurde Polska 30 to też umiała dobre mody wydać do 17. Ale do 19. No teraz mniej robi. Teraz w ogóle chyba nie robi jakoś. No. Kurde, on znajomy mi pisze. Kuźwa, chce grać. Chce grać? Na razie nie. Aha, nastąpiła utrata połączenia z grą. U ciebie to nie tak samo.
Jak? Jak to przecież ja was widzę, że tu stoicie. A, dobra już. Co to się stanęło? Kto lubi odżywiec? Zaraz. Gówniarz będzie mnie... Znowu muzyka, ja pierdolę. Dobra, zaraz już nie będzie. Dołącza Pawełek. Kurde, belkę muszę złapać. Oj, to trochę potrwa, ale chyba dzisiaj ze wszystkich pól się uda zebrać. Nawet poza odcinkiem będę, bo następny odcinek będę poświęcał jesiennym pracom, oczywiście na jesień. Czyli będzie to na pewno rzucenie obornika. Będziemy po nagrywce, będziemy sobie czas przyspieszać, ten obornik zbierać. Znaczy krowy będą produkować. A posłuchaj, mam jedno pytanie. Mógłbym od was kupywać obornik? Kupywać? No, będziesz mógł, tylko zależy to na jakie ty pola, bo to byśmy musieli długo ten produkować, żeby dla każdego starczyło. Nie Paweł? Na pewno, no na pewno bym na te pole wziął te największe moje, co miałam kiedyś. Na to 23, bo jak Paweł skosi kukurydę, no to planuję kupić ściernisko potem, to wiesz. Oj, to nie wiadomo, jakbyś kurde, to zależy ile my bel będziemy mieli. Czy nam starczy, bo to od słomy zależy wszystko. Tylko kurde mać, muszę... kupić jakiś rozrzutnik. Kiedyś miałem, ale cyganie mi zarąbali. No to jak pilnowałeś? No kurde, była zamknięta na kłódkę. Raz a to przyszli tak, kurde z kurde tym. Jeszcze wam screena zrobię na mapie. Aha, no dobra. To zaraz dobra, nawet widzom pokażę. Ja... Kurwa! I wyjebałem bele. Nawet bo Paweł, coś mówiłem, żebyś kurde nie gadał na głos. A ja wkurzę, on jest. Kurde, później mnie ojciec będzie awantury gadać, z jakimi ja ludźmi gram, kurde. Ludzkimi, kurde. Nie kosmetami. Panie, spokojnie, wdech i wydech. Spokojnie jak na wojnie, a jak już masz coś złego powiedzieć, to szybko, to weź kurde, wyjdź do... Zesraj. Nie. Wyjdź do dużego pokoju i powiedz rodzicom. Ja. Posłuchaj, ja mogę wam powiedzieć, jak mi zarąbywali rozszybie. Ja spałem sobie smacznie. Smacznie. Nagle ja taki zaśpiony. Śmiałe światełko świeci na podwórku. Ja mówię, a dobra, to pewnie lampa. A potem słyszę takie łup, a tutaj jakiś duży nocy Ferguson idzie z moim rozrzutnikiem. A potem były przekleństwa i wiesz. Agrokrzyziek, trochę do przodu podjedź. A to się zastanawiałem, skąd mi się rozrzutnik na podwórku wziął. Co? Właśnie ja kurde śpię, nie? Kasę miałem i kurde słyszę traktor, nie? I... Ty kaca, 14-latek? Kurde, nie, nic, kurde. Bo ty ile masz munisów Lazara? Ile, 14? 14, tak. A to ty ty jesteś chyba... Kurde. To zaraz. Masz 14, tak? No. No to jesteś o 2 lata ode mnie młodszy. No. Bo ja 16 już będę miał. A ja tego, Monisław, ja jestem od ciebie rok młodszy też. Ja teraz jedę do 7. No. Do 6, przepraszam. Do 6. Plus 2. No. A do mnie w wieku Monisława... Sława. Bo raz nie zdałem. Powiem wam, że w wieku Monisława taka jedna kurde dziewczyna głupia do mnie się pultała o nic. Nic do mnie nie miała, tylko o mnie wyrobiła se opinię, że ja jestem popierdzielony. Rozumiesz to? Pierogi stary. Wiesz co? Tam to belkę, no to ty przywieziesz, a ja jeszcze tam pojadę. Ej! Dziewczyny z klasy niżej ode mnie
No. Z siódmej są takie powalone, kurwa, śmieją się z byle czego. Tak? Jestem głupi, mówią. Że mówię, że one są same głupie i są głupsze od Kaczyńskiego. Dobrze powiedziane, plus jeden. A ja powiem... No one, a ja wam powiem... i tak się z tego śmieją i ja... Aha. Nie mam siły. A ich ojciec był adoptowany pewnie. To trzeba było powiedzieć, lamki ryja, dziewucho, jesteś adoptowana one i do tego. One skarżą, kurde. Tak? No nauczyciela. Oza! No. Nie dość, że... 60, kurde! Ziuchy, to jeszcze, kurde, skarżą. Nie no skarżą patrz, swoim rodzicom, patrz. Że nie są. Pa, kurde. Mówią, kurde, przestań krzyczeć na tej lekcji, a same się drą, nie? Ehe. To trzeba by... Ja nie mam ty. Siły, tam. Słuchaj, jak chcesz je pocisnąć, to powiedz tak. Zamknij mordę, dziewuchu, jesteś adoptowana, dlatego się do mnie pultasz. I na tym się historia kończy. Do widzenia. Tyle w tym odcinku. Nie, jeszcze. Muszę tą przyczepę załadować i z Krzyśkiem trochę nagram, jak będzie u mnie zbierać na jednym polu bele, więc jeszcze się nie kończy. No. Pod którym to? Ale już dwie przyczepy ułożone całe, jeszcze tu Agrokrzysiek jakbyś postał sobie chwilę, to bym jeszcze jedną belę przywiózł z tamtego pola, żeby było wszystkie porówno. A to ja przyjadę już z John Deere'em. Nie, tam bierzemy jeszcze jak miejsce jest. Kurde, John Deere, no coś się odczepił tego John Deere'a, co? Agrokrzysiek jest fanatykiem John Deere'ów. Ja właśnie pluję na nie. Stój, Agrokrzysiek, poczekaj! Ja wyjadę nie... po drogi, no to na ciebie wtedy poczekam. Ja tak szczerze bardziej lubię z tych nowoczesnych, to nie Holandy. Mnie jakoś podeszły. I tak powiem szczerze, że też Case nawet spoko jest i Massey Ferguson. Ej, no gdzie żeś ty pojechał, no szkurde mać! Chciałem podjechać. Chciałem podjechać. No stój! Jakby co, chciałam podjechać, to by było szybciej. A ty żeś tutaj przyjechał, tak? No żeby podjechać szybciej, żeby przy... A. Jak nie będziecie mieli co robić, to zapraszam zetarem do mnie. Nie, dzięki. Ja będę rozładowywać. To ja jadę. Bo nie wiesz, ile mam do ładowania, to jest trzy muszą być. Z dwie, albo jedna jeszcze. No to Agrokrzysiek ci pomoże chętnie, bo on mówi, że nie ma nic co robić. Ale to jak się turę zbierać? A to w sumie jedno przyczepę zbieram turem i... Dobra, lecimy. Do Pawła postawimy 60. Będziemy tam rozładowywać. I tam wysłałem parę screenów z tą mapą. O kurde. To zaraz tam pokażę na koniec. Tylko powoli tam Krzysiek, powoli z tymi belkami, do Pawła pojedziemy sobie na tyły. No, bo się powoli, bo no. Jakie drifty wolę! Ale nie musisz tak krzyczeć. Dobrze. Wszystkie przyczepy się zmieszczą. Ale powiem ci, jak że dobrze ci wychodzi to. To Paweł, a gdzie te belki postawić? Te słomy. Jak przyjadę, to zobaczysz. No to ja tutaj sobie ustawię. Dobra, jak się gasz 60. Ja biegnę do Zundira. No to no. Gdy tak kasznąłem, że Space w cut spot. Proszę, kurde, tylko 30. Myślałem, że się coś stało. Tak 60 pod koniec, która jest skręciła, ja myślę, że się wywaliła. Kto mnie tu otworzył tą bramkę? Ja. Dobra. Nie, to ja otworzyłem. Dobra, na które pole? No tu obok tego. Nie ma animacji, to wiesz. No i dobrze. Kurde, nie mogę wejść? No nie ma animacji wsiadania. No to... No to tam za sklepem jest pole. O, idź moją! O, fuck! A, dobra, o, tam. O, fuck. A, Jezus, kur... A, to dobra, to dyszel ma, to ja myślałem, że masz kefę. Dobra. Tak... No, naprawdę musiałeś?
Żywa. Ta sytuacja była tego wymagana. Dobra. Możecie przyjść na pole z kukurydzą. Dobra, później. Nie później. Ja się prawie... Paweł, mogę pożyczyć od ciebie ciągnik, bo... Czekaj, napiszę ci na DC. Mhm. Bo na kierownik to może być nierealny. Tu patrzę, tu screen jest jeden, tu drugi, no. Nawet fajne tekstury ty zboża. No, tu widzę Ambona jest. I tu tam z daleka widzę jakiś autokar też. No, bardzo fajne. Ale to będzie zmieniony tam pewnie ten autokar, bo szpeci tylko trochę. No. Dobra, to już się zbliżamy do końca tego odcinka. Myślę, że wam się podobał. A ze mną dzisiaj byli Agro Krzysiek Paweł i nasz gość specjalny Monisław, który chciał wystąpić w dzisiejszym odcinku. Także też pożegnaj i pożegnaj się, chłopaki. No, nara. No, cześć. Pa, pa. Je, bokiem. O, kur...